Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Łukasz Rzekiert, witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, znowu Filipek. Gęba mi się śmieje, jak cię widzę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że dobrze chyba. Myślę, że dobrze. Myślę, że cię jakąś tam sympatią darzę. Ja pana Filipka też. Chociaż Adrian Naciosa większą. No słuchaj, każdy ma takich idoli, na jakich zasługuje. No. W pięknych okolicznościach przyrody. Tutaj nie widzicie, ale tutaj trawka, siedzimy na poręczy. Dokładnie. Za nami Castorama. Dokładnie. Super miejsce wybrałeś. McDonald's. No takie wybrałem, wiesz, no. Kiedyś Filipek mnie zapraszał do siebie do domu, czasy się zmieniają. No teraz już nie ma domu, teraz wiesz, teraz tutaj egzystuję, na ulicy. Wróciłem do korzeni, back to the roots, uliczny raper. Jak ci się podobało na bitwie wczoraj? Nie, bardzo fajnie. Pierwszy raz byłem w ogóle. Byłeś pierwszy raz tak, na bitwie? No. Po matkach se jadą, po... No, cewordach, no jak friki, nie? Jak friki, wszyscy freestyle'owcy się trochę nadają do frików. No dlatego tam jesteście, nie? Tak, to prawda. Bo ty jesteś freestyle'owcym i raperem. Ktoś podszedł do mnie wczoraj i powiedział, że bingo freestyle'owe zostało wczoraj odhaczone, nie? Czyli matki, cewordy, wszystko było, nie? Tak, no. Ale widziałem, jak ten ziomek disował Koro, to że najbardziej ci się podobało, jak były disy o Ferrari, że go znokautował. Czekaj, że go biły, on z wiatraką się przychodzą. Ty widziałeś, że uśmiech na twoich ustach się pojawia cały czas. Tak, tak. Bardzo mnie ten temat bawi. Taki. Dlaczego? No słuchaj. No podobało mi się, jak tam Koro padał bez ciosu, wiesz, no, bez ciosu. Ostatnio dużo jest we Free Fightach takich ludzi, co bez ciosów padają, nie? No, dlatego ja uważam jak mistrz gry, że to powinno być trochę, wiesz, inaczej zapisane w kontraktach, że nie można czegoś takiego robić, że wiesz, że wychodzisz i nie walczysz. No. Okej, okay, czyli kary, tak? No albo połowa pensji, na przykład, że połowa to są za te konferencje, okej, zrobiłeś robotę medialną, no ale jednak połowa to też są walki. Bo nie jest tak, uważam, że wiesz, że to tylko są konferencje, no bo jednak kupujesz pay-per-view stricte na galę, no, więc wiesz, więc no musisz coś pokazać, wiadomo, że też to nie są tylko stricte walki, bo też musisz coś pokazać ogólnie swoją osobą, musisz być barwny, ale no co, no tak uważam. A powiedz mi, bo teraz przed nami gala na Stadionie Narodowym, największe wydarzenie freakfightowe w Europie, jak ty na to patrzysz, co musi się tam pojawić, żeby widz, no bo też jesteś widzem freakfightów, żeby widz taki jak ja, czy ty był usatysfakcjonowany, bo jak na moje, to musi tam być coś mega, mega ekstra. No tak, no ja myślę, że bardzo dobrą walką byłaby walka Tomasza Adamka ze stewardessą. I to, żeby byli przypięci pasami jak w samolocie. Ale potem będzie lot, czy nie będzie lotu? No, jak Adamek wygra, to leci, jak przegra, no to zostaje. Nie, no bo to chodziło o to, że wiesz, że miał podbite oko i pomylili go, wiesz o co chodzi, nie? I pół litra. Gdzie, jakie pół litra? Słuchaj, no według mnie powinny być fajne walki. Ja znam mniej więcej całą kartę nową. I? Dygnął czy nie? Na sam widok tej karty? Nie dygnął, ale walki są... I gdyby to była gala nie na Narodowym, to bym, kurczę, jarał się tymi walkami. Okay. Co do Narodowego, to wiesz, jakie to jest podejście, że niby na Narodowym musi być najlepszy. No nie wiem. No kosmos, nie? Tak, ale czy da się przebić kosmos we freakach? No powiedz szczerze, no to co jeszcze może być? Bo z jednej strony tak. No elektryzujące pojedynki, to musi być. Elektryzujące pojedynki, ale też muszą iść za tym community mocne. No oczywiście. I na przykład popatrz, jest taki Jacek Murański, już nie mówię tylko ze względu na ciebie. Jest ten Jacek Murański. Będę mówić, że znowu ja gadam. Nie, jest Jacek Murański. No jest, no. Jest też Denis Załęcki. Tak. Oni są bardzo dymogenni, ale czy mają jakieś na przykład duże community. Ale Denis Załęcki mega dużo pay-per-view podobno sprzedaje. Właśnie to jest ciekawe. Ja tak ostatnio usłyszałem, ktoś mi to powiedział i byłem bardzo zdziwiony. No nie wiem, no wydaje mi się, że mega dużo pay-per-view to sprzedaje na przykład Wardenga, wiesz, sprzedawał. Kto to jest? Nie ma już, nie? Nie ma, no. Ale wyparował. Słyszałem, że wróci. Tak? Tak. Że olbrzymi idzie? Że może niekoniecznie po Boxdera, ale że wróci. No bo gołcy się kręcą, nie? No tak, ale pytałem Wiewióra. Właśnie, ty też byłeś. Mhm. Pytałem Wiewióra i nie było Sylwka. I podobno Wiewiór mi powiedział, że pokój Sylwka zamknięty na klucz. Tak? Nie wiem, co on tam robi, może się pomylił. Nie, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bo ja tam byłem po prostu i pojechałem. Tam był melanż generalnie. No jak to w gołcach, nie? Stary Wiewióra dobrze przymelanżował. Czyli poszedł w ślady syna, tak? Tak, tak, tak. I jako freakfightowiec i jako...
Jako melanżowi. No jako freakfightowiec to przegrał swoje pojedynki, więc... Oj, dobra, to nie ważne. Ale dymy były na konferencji. No tak, były. Prawie. Były. Chociaż to jest chyba zbyt rozsądny gościu, żeby robił takie dymy, jakie... Nie, nie było w ogóle dymów przecież. No jakieś tam, wiesz, coś tam mówił z tym Jacem, ale to chyba nie spełniło. No ale wracam do tego. Właśnie to jest ciężko ułożyć taką kartę na narodowy, bo muszą być bardzo mocne pojedynki, ale musi też iść za tym community, bo no to dobra, zrobisz galę pod wykopki, super, wszyscy będą, 200 osób na wykopie będzie pisało, że jest zajebiście. Tak. I co z tego? Wykopkom się na przykład podobają gale i dymy, które na nie sprzedają pay per view, a kurwią na bandurę, na bungee, okej, okay, to jest nudne, też w sensie, jeżeli chodzi o pojedynki, ale community sprzedaje pay per view. No to wiesz, to nie da się zrobić taki, no to jest wiesz, taki no złoty środek, który ale jest to trudne, istnieje. Ale musi to być, właśnie to, narodowy jest takim case'em, że to, żeby stworzyć dobrą kartę, no jest to bardzo trudne zadanie, no ale takie wyzwanie Fame na siebie narzucił. I nie można teraz mówić, że kurczę, no musimy sprzedać pay-per-view. No muszą sprzedać pay-per-view, muszą zapełnić stadion. Też stadion się zapełni samym narodowym no, i brandem Fame'u. Zobaczymy. Tak się, no już tam rekordy pobili, nie? No ile? Nie no, tam, że 11 tysięcy biletów szybko sprzedali, nie? No tak, ale stadion narodowy ma 40 czy 50. Piotrek Lipski napisał, że dwa razy zapełniona jest Jaskółka Arena, w Tarnowie. Taki przytyk był. Inside punchyk taki. Tak. No słuchaj, no ja im dobrze życzę, bo to jest moja federacja. Ale no nie wiem, no znam walki, są fajne. A ty walczysz? Nie, ja nie walczę. Ja dostałem propozycję wzięcia udziału w turnieju, okay, który miał być docelowo do kategorii 80 kg. I w boksie, dokładnie. Ale no powiedziałem, że nie, bo szanuję swoje zdrowie. Ja mogę się bić z większymi od siebie, ale którzy krócej trenują, okay, bo znowu takie nierówne walki, to też nie ma sensu, wiesz, ja też robię muzykę, utrzymuję się z niej na co dzień, ja nie muszę tego robić, ja to mega lubię, ale chciałbym wygrywać, bo uważam, że jestem mega dobry na swoją kategorię wagową w stójce, a wiesz, a no jednak nie chcę, żeby ściągnęła się za mną fama gościa, który, wiesz, przegrywa walki, bo jednak psychologia tłumu działa tak, że na końcu patrzą tylko na Sherdoga przejebał. No kto pamięta, jaką dałem zajebistą walkę z Karasiem? Nikt. A każdy pamięta, że z nim przegrałem. Ja to apologii czerwone kwadraciki. No, dokładnie. Dlatego powiedziałem, bo wiesz, miałem rozmowę ze swoim menadżerem Filipem. Filip mówi Stadion Narodowy i z tak. Z tym zadymiatorem, tak? Tak. Ja mówię, no Filip, tak, to prawda, ale generalnie no, nie mam aż takiego oparcia na Stadion Narodowy. Ale nie było właśnie takiego, wiesz, tej wizji, że wychodzisz, 55 tysięcy ludzi na ciebie patrzy. Słuchaj, ja na przykład... Prawie jakbyś grał koncert, nie? Narodowym. Tak, jakbyś odjął 5-0. A ja grałem koncert na Narodowym w ogóle, tak? Mało kto wie, na roztańczonym Narodowym grałem. No, to tak jak Masno Gang. No tak. Ulfi też grał koncert no, tak, na Narodowym. Tak, wszyscy tam wtedy grali. Meduza chyba nawet, nie? Tak. Tak, no cała śmietanka polskiego YouTube'a. Tak, prawdziwego hip-hopu. Ale w każdym razie... Czekaj, bo zgubiłem wątek, ale mówiłem o narodowym, że, no że nie mam czegoś takiego, że to musi być narodowy, to ja muszę zawalczyć. Ja mogę się też dobrze bawić na takim wydarzeniu, ja bardzo bym chciał zawalczyć, ale no w walce, która ma sens, no bo co... Czyli nie przeszkadza ci walka w bardzo, bardzo małej arenie? Tak oceniasz, nie wiem, jakieś hale prime'owe czy no klatowe? Tak oceniam bardzo, bardzo małe areny, no. Są bardzo, bardzo małe areny. Słuchaj, ja dowiedziałem się, że w tym turnieju na przykład wystąpi Pasut. Ja nie wiem, czy Pasut wystąpi w tym turnieju. Okay. Wydaje mi się, że już nie. Ale wtedy się dowiedziałem, że będzie Pasut się bił. Ja sobie myślę, okej, okay, ja sparuję z Take Fanem bardzo często. I uważam, że pomimo porażek, że Take Fan jest mocnym gościem. Zresztą wiesz, no tej Pasut też leżał po jednym czasie. Pasuta. I wiem, jak ciężko czasami się bije w małych rękawicach z gośćmi kategorię wyżej. A Pasut jest dwie kategorie wyżej tak naprawdę, bo on na co dzień waży 90 kilo. Ja waży... też nie jest słaby. No nie, nie jest. Ja na co dzień ważę 74 kilo. No i sobie pomyślałem i co? I znowu wychodzić do takiej nierównej walki, żeby, że pomyśleć, że go ujebie. A jak nie, w sensie liczyć na cud, nie? W sensie jeszcze rzymska klatka, to nie możesz w ogóle pracować na nogach za bardzo, bo jest mało miejsca. No i generalnie powiedziałem, że nie, że dziękuję. Okej. Okay. No dobra, ale nie masz, no nie ma tego żalu troszeczkę?
mimo wszystko? No, bardziej jest taki żal do tego wszystkiego, że przeciwnicy w moich kategoriach wagowych nie chcą ze mną walczyć. No ale jest przecież Adrian Cios, z którym już miałeś toczyć walki, mieliście już się ale zmierzyć. Ale mówimy i... o fejmie. Adrian Cios jest w fejmie. Albo był. Był na jedną walkę, tak mi się tylko wydaje. Tylko jedną? Że pokazał taki potencjał intelektualno-marketingowo-sportowy, że... Czyli mocne kombo. Że połączył wszystkie swoje wartości i raczej nie wyszło. No. Słuchaj, no walka z Ciosem powinna być. Tak mi się wydaje. Jesteśmy bardzo blisko dogadania. Zresztą jesteśmy już wszyscy dogadani. Czyli brakuje... nie w fejmie. Nie w fejmie. Brakuje tylko... Zresztą ja chyba nie likuję, skoro Cios ciągle wypisuje na Twitterze w ostatnich dniach, że dostał propozycję. No to jest propozycja na stole, ja jestem dogadany już na konkretne pieniądze. Tak naprawdę to tylko słyszałem, że Cloud jest teraz na wakacjach. Tak słyszałem, że wszyscy pojechali na urlop. Widziałem. Tak? No widziałem na Facebooku. Sławka? Stolki. Okej. No to ja czekam tak naprawdę tylko na kontrakt, żeby złożyć podpis i walczę... i powinienem walczyć z Ciosem. Czyli Jaskółka Arena. To Jaskółka Arena. Tarnów mi się dobrze kojarzy. Tam była kiedyś wytwórnia hip-hop Nigdy Stop. Ja tam wydawałem swoje pierwsze kawałki. Często przyjeżdżałem, więc myślę, że jakiś tam fan Filipka zabłądzony się znajdzie. Czy nie? No ogólnie, jeśli chodzi o walkę Filipek kontra Adrian Cios, no to fajne zestawienie. Fajna walka. No, boks, małe rękawice. No i bijemy Ciosa. Nie mogę tego słowa mówić, bo potem będzie demonetyzacja. Nie, potem siedzą takie chomiczki i wycinają. Tak filozoficznie ci powiem, że czuję taki wewnętrzny niepokój związany z tym, że będę musiał z tym półgłówkiem wchodzić w jakiekolwiek dywagacje. No, ale lubisz oglądać jego seriale. Ma coś w sobie ten Cios takiego, że jest takim mędzwałem, że po prostu nie da się do niego czuć jakiejś, kurczę, takiej mocnej antypatii, bo na przykład ja patrzę na niektóre osoby i wiem, że na przykład inteligentny, ale zły człowiek. Okay. A na przykład, kto jest inteligentnym, ale złym człowiekiem? O. Socjopatyczne, znaczy inaczej, nie chcę mówić zły człowiek, bo nie znam, ale takie elementy socjopatii ma Jacek Murański, na przykład... Kurczę, to nie mówię ze względu na ciebie, ale... To powtarzasz drugi raz. Ale, ja wiem, ale na przykład no, patrzę na Pasuta i ma na przykład czuję taką dziwną energię od niego. Że zły człowiek? Nie, że nie jest zły człowiek, no. To dlatego mówię, że jakby zły człowiek to za dużo powiedziane, ale patrzę na Pasuta i czuję... Zagubiony bardziej, tak mi się wydaje. Tak, ale czuję taką trochę dziwną energię od niego. Ale jednocześnie na przykład ja uważam, że on jest bardzo inteligentnym gościem. Nie, no oczywiście, ja tak. To nie neguję. A kto jest jeszcze takim złym człowiekiem, twoim zdaniem? Złym człowiekiem, to jest za dużo powiedziane, ale... No dobra, ale takim, który no... Czuć od niego dziwną energię. No taką mocno dziwną, twoim zdaniem. Chodzi mi o frików, żebyś tu zaraz nie wyleciał z jakimś Stefanem z Milicza, bo to nie będziemy wiedzieli... Znaczy... nie wiem, no czuję... Też trochę... Nie chcę, żebyś ty tego ubierał jako zły człowiek, bo tak nie... No dobrze, no to która jakaś... Nie wiem, na przykład jakąś dziwną energię czuję od Dawida Załęckiego. Od Dawida? Tak. No. Znaczy to jest mocna postać, nie? No mocna, jest, ale... No... Ja czuję niepokój, jak z nim. No, to dokładnie. Czuję niepokój, że dokładnie. Jak zadam jakieś jedno zapytanie, to... Tak, to tak. Jakbyśmy to siedzieli, to mógłbym się, wiesz, tak. Przekoziołkować, nie? Tak, dokładnie. A propos... Taki respekt, ale taki ze strachem połączony, nie? No, takie... Ogólnie, no, jest to dziwne środowisko połączone z ludźmi, którzy są narcyzami, socjopatami, głupkami bardzo często, ale płacą za to bardzo dobre pieniądze, więc niestety... No, rozrywka zawsze się najlepiej dla gawiedzi, kalkuluje. No, nasze społeczeństwo to w większości idioci, więc taka rozrywka się sprzedaje, jaką czy mamy. Czy my jesteśmy w tej mniejszości? Ja myślę, że ja nie na przykład. Ja też nie. Skoro nie, robimy tutaj wywiad a propos fejmu, to wydaje mi się, że wiesz, żeśmy to trochę... Ale my bardziej z tej takiej merytorycznej strony. Ta, bardzo, bardzo. No. No dobra, a powiedz mi, jeśli... Jeszcze popatrzysz sobie na ten fame, no bo nie ukrywam, że ta rozmowa na tym będzie najbardziej polegała. To myślisz, że nieudana gala pod względem, nie mówię sprzedaży, ale nieudana gala pod względem samej karty, że ludzie po prostu niechętnie będą na to patrzyli, może
przyczynić się do tego, że już narodowy zostanie zablokowany? Wiesz, o co chodzi? Że już, bo ten narodowy można zrobić raz, można zrobić kilka razy, ale jak się go zrobi jakby źle... Ja trochę uważam... Mówię o banie, nie? Bo o tym też zaraz porozmawiam, bo ten ban też jest ciekawym jakby... Ja też trochę uważam, że ten narodowy został zrobiony za późno. Tak mam, takie mam jakieś... Jakieś rok, dwa lata, tak? No może o rok na przykład, że wiesz, no kiedy był taki mega boom na Free Fight? Nie, to dwa lata były taki mega boom, dwa lata temu. To mogło być jeszcze trochę za szybko, żeby robić narodowy, bo te Free Fighty wtedy były od dwóch lat, może trzech, ale wiesz, rok temu jakby zrobili to, no to wydaje mi się, że byłoby optymalne. Pamiętaj na przykład, jak często Fame robił w tamtym roku galę, Fame Friday Arena, Fame coś tam, wiesz. No bo musieli, bo nie było Heiliga, nie? Tak, i wiesz, jakby wtedy na przykład zrobić narodowy z jakimiś zestawieniami takimi, wiesz, mega świeżymi, no bo teraz już właśnie przez Fame Friday Areny, no ja też na tym skorzystałem, ale dużo osób walczyło już, wiesz, z innymi osobami. I jest tak, że... Ja mam dalej tak, że niektóre pojedynki były mega grzały. Że ciężko jest złożyć ciekawą kartę, uważam. Taką, żeby był fajny konflikt, w ogóle to jest, wiesz, taki... Z bani mogę z kilka takich pojedynków. No to dawaj. No, Alan Ferrari. No, ale Ferrari według mnie nie chce walczyć z Alanem. No nie chce, no ale ja nie, mówię tylko teoretycznie, jakie by mogły być zestawienia. No to tak, jedno. Oto Alan Ferrari, Tańcula kolejny raz z Jackiem Urańskim, bo on teraz jest w piku swojej formy, więc ten rewanż miałby zasadny sens, a konflikt jest mocny. Okej, no nie wiem, czy to jest walka na narodowy, ale to jest fajna walka na kraju. Adrian Polak-Szymol. Mhm. Fajna walka, no ale znowu to też taka... Masz Bukzela z Natanem, chociaż no nie wiem, czy ma to sens, no bo... Kasia z Tyburskim. Nie... Kasia mają konflikt. No to ten, znaczy mnie ten nie grzeje. Znaczy, Bukzela z Natanem też bym zestawił, ale no to jest mismatch, nie? To jest ile, 30 sekund? A Natan pokazał charakter w ostatniej walce. Znaczy nie mówię, że nie pokazał, no ale no, jednak Bukzela jest silniejszy, nie? Dużo silniejszy. No jest. Jakby fajnie jakby Natan potrenował, gdyby Natan dołożył te 5% więcej umiejętności, jakby mógł pokazać cokolwiek, jakby cokolwiek potrafił, na pewno by się to ciekawie oglądało, bo te słowa, które by wypowiadał i rzucał, miałyby gdzieś tam te... odzwierciedlenie, nie? Bo teraz to, co mówi na przykład do Denisa Załęckiego czy do Denisa Labregi, no to przecież wszyscy wiemy, jakby się to skończyło, no to... a jakby dołożył te 5% umiejętności i coś by potrafił, to by było ciekawsze. Z Denisem czy z Labrygą nigdy by nie wygrał, ale no może na przykład z takim Bukzelem już by mógł, nie? No. Po jakimś czasie, bo też, no, Natan to jest duży chłop na żywo, ale ja do dzisiaj pamiętam... Nie skoordynowany, jak on, nie? No, na siłowni za dużo kiedyś było. Ja pamiętam, jak on pokazywał te pacające się te... Tak, u ciebie. Tak. Mocno, no. Ale powiem ci szczerze, że ja lubię tego Natana, że śmieszy mnie to, co on pisze na Instagramie. Na Twitterze. Na Twitterze, tak. Znaczy, na Twitterze to też mnie śmieszy, nie? No. To prawda. No dobra, i wracając jeszcze do banów, bo też jest historia taka, że podobno tak mówią, że to zarząd narodowego wyklucza osoby, które nie mogą brać udziału w gali. Że jest jakiś taki, wiesz... Ja słyszałem, że to nie jest tak, ale że faktycznie jest jakaś taka osoba, która coś tam mówi, z którą trzeba koordynować i liczyć się z jej zdaniem. Okay. Tak bym rzekł i tej osobie czasami ktoś nie podpasuje, ale chyba nie jest tak, że jeden do jeden kogoś wykluczają. No nie wiem, też aż tak mocno w strukturach nie siedzę. Wiesz, jakby Fame ma jedną taką irytującą zależność, że tam się wszystko kurwa na bieżąco zmienia, nie? Ilu moich kolegów miało walczyć na narodowym, a koniec końców mówią, no wyjebali to zestawienie, nie? I wiesz, i że to jest wszystko montowane na szybko. Nie? Tak, na wariackich papierach. Tak. I w sumie niedużo, znaczy krótki okres promocji gali jest, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o tak potężny obiekt, no, i tak potężne wydarzenie, jakim jest narodowy. Jak nie masz pełnej karty, to jest krótki okres, no bo jakbyś, wiesz, miał od razu... Ja myślę, że nawet na dzisiaj nie mają karty jeszcze tak sfinalizowanych. Ja też tak uważam. Jakbyś, coś się może pozmienić. Jakbyś miał pełną kartę, to byś od razu sobie, wiesz, zaczął promować. Też mi się podoba, jak są leaki, dużo jest walk na przykład teoretycznie, które mogą być. Jest badanie rynku, nie? Co oni powiedzą, nie? Że takie kontrolowane gdzieś tam wycieki są, nie? To jest mega ciekawe w ogóle, jak to jest organizowane. Nie mówię, że Fame tak robi, ale ja na przykład, jak teraz rozmawiamy, to zobaczyłbym taką i taką walkę i robię na przykład ankietę na społeczności na YouTubie i ludzie piszą, nie, no jak będzie taka walka, to tragedia, nie? Na pewno ktoś to
może zobaczy, jak wiesz, tam jest na przykład 15 tysięcy głosów i zobaczą sobie ty. Oni, ludzie nie chcą takiej walki na przykład, nie interesuje ich. Prawda jest taka, stary, że w jakiś sposób jest już totalny przesyt, kurczę, galami, tak mam wrażenie. I na przykład o ile Fame mi jeszcze ciekawi, bo ta gala narodowy, to na przykład taki Prime, to nie wiem, co bym musiał zrobić, żebym ja z zaciekawieniem... No, turniej gladiatorów będzie. No tak. Jacek Murański z Jóźwiakiem po raz trzeci. Bo Arek Tańcula zlikował. No niby Rafonik zwalczy, tak? Tak, spoko. No. Spoko. Z Kaczorem, tak? Tak, spoko. Tak, z Kaczorem? A z kim? No nie wiem. Nie wiem, ja też nie wiem. To naturalny przyjemnik. Kaczor wjedzie w niego i go pozabije. Myślisz? No, myślę, że Kaczor chce mówić charakter. Ale Rafon już jest taki, kurczę, stypiarski trochę, nie? No Rafon nigdy nie miał nic ciekawego do powiedzenia, tak? Wydaje mi się, że zawsze był... No miałeś śmieszne telefonu. No bo mocny w internecie. Dzwonię po garaż ogrodowy. Mocny był w internecie, ale tak na konferencjach to nigdy nic tam nie zadymił. No to w sumie prawda. No, wiesz, oglądać 17 raz Bagietę z Jasiem Kapelą. Kaczy przez stoły, tak? Tak. Ja nie mam nic do tego Bagiety, nawet się wydaje sympatyczne, jak go gdzieś tam spotkałem, ale wiesz, no nie wiem, no mnie to nie kręci. No Paweł Jóźwiak, który wiesz, też nie chcę na niego, wiesz, gadać, ale no, który będzie krzyczał, wiesz, na tych konferencjach, mnie to na przykład cringe'uje, ale... Trzecia walka to sama w tak krótkim odstępie czasu. Tak, chociaż jeszcze ta walka w jakiś sposób trochę się broni, ale to no, nie na main event, no zobaczyłbym to po prostu gdzieś tak na tym... To prawie. Main event ma być? No nie wiem, no tak słyszałem, że chyba, albo to koło main event. No to słabo. No, ten Kaczor... Kaczor z kocikiem, co? Jeśli chodzi o fliki, mocny gracz. No mocny, ja mu życzę też, żeby trochę wyszedł... Znało go, ale chyba trochę wyszedł na prostą, bo z tego... Jeszcze ten byłby dobry, syn młynarza byłby dobry we frikach. Syn młynarza? No. Zabawny gościu. Byłby, tylko pytanie, czy on by się do bitki nadawał, czy na przykład na jakiegoś prowadzącego nie lepiej. A co, bitka tam, bitka to jest... Jak już jest bitka, to już jest sprzedane pay per view. Nieważne, co się tam no wie. Tak, ale jednorazowo. Jak wiesz, fajnie. Ale Prime było. Trochę tak działa. Że kurde, a teraz sprzedamy i będziemy. Tak, a może zarobimy, a może nie, a może opłacimy fakturę. To jest ryzyko, jest zabawa, nie? Tak. No nie wiem, ja mam tak w tym Prime, że jak na nich patrzę, to jest tak trochę, że pozbierali, wiesz, jakichś tam influencerów, którzy nic nie robią i tylko walczą. No nie wiem, no z całym szacunkiem, ale ja nawet nie wiem, czym się taki Rataj zajmuje, nie? On też tam walczył chyba kilka razy. Nikt nie wie. No, że musi jakieś community być stary za kim, żeby to... A Jacek z czym się zajmuje? No ale Jacek jest mocno charyzmatyczną postacią, taką wiesz... Rataj, nie? No też jest. No... Ma dziewczynę, ma lubę. Fajnie. O, to jest wygrała, moim idolem. Wygrała program. Tak? Subware Vibru, tam coś tam. No. No nie wiem, no nie oglądam takich programów. Ja też nie, ale wiem, że wygrała. Okej. Jak teraz mowa, narodowy, Rataj. Mocno. No, nie wiem, stary. No powiem ci tak szczerze, że jakbym był matchmakerem, to też bym miał ból głowy. No słyszałem, że miała być walka Ksajo z Golom. To Boxa nawet powiedział. Tak, ale Ksajo nie chce. Wiesz, no to mocna walka by była, no. Wiesz, Paris, Platynow, Majewski, to jest walka. Tak, fajne. Isamu Fubu, to są takie legendarne walki, które naprawdę jakby... No tylko ja to jest... BDOS. No, a to już nie macie kosy, nie? No nie. Jak tak to powiedziałeś? Nie. Ale za parę rubli... Nie miałbym. Ostatni mi shot wyskoczył, jak dzwonił na Kejże do ciebie. Uważam, że to był legendarny Kejże. Mocny to telefon. To był jeden z lepszych Kejży. Mocny telefon. No. Bo ten, są te najmocniejsze telefony tam w historii freaków, nie? Tak. Tam było, no mocny telefon. Śmiesznie, fajnie, wtedy Borys poddymił. Kłębo Fabiański, walka, nie? Tak. Już wiadomo, że to się nie wydarzy, ale jakby się wydarzył TDP-a. To nie jest tak, stary, że się to Karolak nie... z pazurą. To nie jest tak, że się nie wydarzy. Nie wydarzy. Ale to, że nie ma zalążka tego, że mogłoby się to nie wydarzyć. Zalążek może być, ale się nie wydarzy. Bardziej mi się wydaje, że stawki, których te osoby, które te osoby opracają oczekują, tak, są nieadekwatne do zysków. Nieopłacalne po prostu. Tak, dokładnie. No bo co, jakby Kłębo by nie zawalczył za 5 milionów złotych? Zwalczyłby za 5 milionów? Ja myślę, że Kłębo by za darmo przypierdolił Fabiańskiemu, jakby nie było kamer. No ale, dobra, ale wiesz, czy wtedy by zawalczył za 5 milionów z Peją? Ja myślę, że mniej by zawalczył. No właśnie. No. Fris by też zawalczył pewnie za jakąś. No, za jakąś by zawalczył, ale chyba to za dużo. Albo Mata na przykład jakoś. O. Czyli jest dużo takich, wiesz. No mówię, jakby jeszcze można iść po aktorów, wiesz, jakiś Karolak.
Diastemą na przykład. Karola Conte. Albo jakiś raper na przykład jeszcze, nie wiem, jakiś Tymek na przykład, albo... No, jeśli kogoś to kręci, no to tak, to no. Nie? Ja bym Karolaka zobaczył na przykład. Tak? No kurde, Tomasz Karolak, zarąbiście. Albo na przykład... Z rodzinki.pl do Julia Wieniawa, jakby zawalczyła. O, no z Gąsiewską. No. O Zdrójkowskiego. No właśnie. Bo one się kłóciły, oczywiście to mówię o serialu. Ty to może ty się marnujesz, no. Chłopie, powinieneś matchmakerem. Być matchmakerem w Prime. Dlaczego w Prime? No nie wiem, no zaczynamy, wiesz. Czyli musisz przejść, to jak policja, tak? Najpierw musisz być klawiszykiem, a potem szczeble kariery idziesz. A potem łapiesz groźnych przestępców. Dokładnie, w miliczu. W ogóle we frikach jest dużo, no nieważne. Powiedz, że ojca... Nieważne. Nie, no możemy powiedzieć, jakby ja nie rozumiem tego piętnowania. Ale nie piętno, ale to ja nie mówię, że to jest coś złego. Inaczej. Nie, że... Ty się nie czuj, wiesz, okay, atakowany. Okay. No słuchaj, no bardzo dużo osób... Mój tata był w Straży Granicznej w wojsku. No czy jest, ja chyba Boksdela, ojciec był policjantem, albo jest. Natana na pewno, mój, Weronika Woszczek. Natana ojciec jest gangster, który jest za niedługo wychodzi z więzienia, zapamiętaj. Weroniki Woszczak, tej co kojarzysz, co wywiady robiła kiedyś... U Wardęgi. Tak, kiedyś z nią rozmawiałem, ona powiedziała, no mój tata też był policjantem. Okay. Jakby to praca jak praca, no przecież nie wiem, wyobrażacie sobie życie bez policji? Ale to w ogóle no, trzeba być debilem, żeby to wiesz, żeby się z tego śmiać. Właśnie obraziłeś ludzi, z którymi wywiady robisz. Nie, żeby się śmiać, mówię. A zatańczyłbyś z policjantem na TikToku? Ale do TikToka na TikToku? Tak, a z policjantem byś zatańczył? No rękę bym nawet miał. Okej, okay. To nie mam pytań. A ty podajesz rękę? Nie, nawet ojcu nie podaję. I to jest prawdziwy prawilnik, proszę państwa. Dokładnie. To jest prawdziwy raper z twojej kości. Witamy się, ale tak z dystansem. Tak. Nie, tato, nie szanuję cię, ale jesteś moim ojcem. Więcej rodziny się nie wybiera. No. Nie, no mój ojciec to ma, tato mój, a nie luz, ojciec tak? W sumie, no mega luz ma. No ma chyba jeszcze większy luz niż ja. Czyli jak krzyczysz na koncertach, że policję, tak, JP, to Nie krzyczę, bo mam jeszcze resztki rozumu. Ale mój tato na przykład mega ogląda te walki freestyle'owe i się śmieje. Ostatnio do mnie napisał po bitwie o południe i napisał no, mocno po mnie jechali, czy coś takiego, no. A że po ojcu, tak? Tak. No dobra, ta walka z Adrianem Ciosem to następny cloud, tak? Prawdopodobnie? No, słuchaj. Może rozmowy trwają. Sławomir Bielski może być na mnie zły, ale no to musiałby Ciosowi skasować Twittera, bo on wszystko... Myślisz, że Sławomir Bielski czyta Twittera Adriana Ciosa? Ja myślę, że nie. Jest to jeden z jego czarnych koni tego krauta, więc warto by było, no bo w fejmie jest tak, nie, że jest mocna filtracja tego, co piszesz, nie? Że wiesz, okay. Że ja tam powiem ci więcej, jak był jeszcze słynny Andrzej w Fame MMA, to kiedyś po koncercie, na koncercie freestylowałem sobie i tam nawinąłem, że Marta Linkiewicz się będzie biła seksmasterką i wiesz, i to miało 3000 wyświetleń i Andrzej do mnie zadzwonił, mówi, ty wiesz, Filip, takich rzeczy nie gadaj, nie? Bo burzysz nam, wiesz, wszystko. W ogóle Andrzej był zajebistym gościem, fajnie się z nim współpracowało z Fame, naprawdę. A co patrzysz na mnie, nie wiem, czy mam ci potwierdzić. Nie działałeś, nie? Z Fame'em, czy tak zaczynałeś? Z Fame'em nigdy nie działałem. No w sensie, wiesz, tak wywiadowo. Czy nie. No, ja to jestem, wiesz, no trochę żałuję, że go nie ma, bo on fajnie się z nim dogadywałem. A co do jeszcze Ciosa, no to no, co tam, słuchaj, no będzie krótka. Powiedz do Adriana może. No, Adrian, słuchaj, jesteś bardzo głupi i jesteś bardzo... Dobrym aktorem. Bardzo nielubiany. Pasuje mi to fajnie. Będę. Słuchaj, wiem, że pewnie strzelisz mi dwa partyzanty na jakieś konferencje. Wkalkulowane, no, tak? No ja mam to wkalkulowane. Jakieś lepce od ciebie dostanę, ale potem cię po prostu najebię jak psa w oktagonie. No i tym moim akcentem. Pozdrawiam, widzowie. Dzięki. Hello. Dzięki.